Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 16 odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, witam was po przerwie, która miała miejsce, ponieważ byłam na urlopie. Cóż, wracamy. Myślę, że zaczniemy sobie od polowania z Vladem. Chodźmy na polowanie. Nie martw się, to będzie krótki i przyjemny wypad. W ruinach ponad grotą zauważyłem kilka dorodnych, soczystych krzykaczy. Musimy jednak zachować wyjątkową ostrożność. Roi się tam od mutantów. A jeśli nie dopisze nam szczęście, trafimy na jakichś łupieżców. Czy to jakiś kłopot? Ha! Dla mnie żaden. Dobra, w drogę. Nie mamy całego dnia. Za mną. Chyba się nie przedstawiłem. Jestem Vlad. Wiesz, Jax to dość nietypowe imię. Nie upraszczasz tego. Skąd pochodzisz? Moje życie to długa, pełna przygód i zawirowań podróż. Jeśli nie chcesz mówić, trzeba było tak od razu. W tych okolicach warto strzec swoich tajemnic. Nigdy nie wiadomo, kto słucha. Okej, czyli dzisiaj będziemy mieli polowanie z Vladem. Być może jeszcze uda nam się rozejrzeć bardziej dosadnie po grocie. Wrócimy też sobie w sumie na sam początek i od tego miejsca też dobrze będzie zacząć, ponieważ no teraz już z tego co się orientuję, możemy rozmawiać z większością osób. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że polowanie również nie sprawi nam jakichś większych kłopotów i będzie to w miarę proste. Cóż, mówię o jakichś mutantach, o łupieżcach, ale mam nadzieję, że obędzie się bez nich. Cóż, spróbujemy. Mamy tutaj teleport, także od razu z polowania będziemy mogli się szybko przenieść. Ciekawi mnie, czy będzie gdzieś jeszcze jeden, ale w sumie... Zatrzymaj się, przybyszu. Wielki Khan chce z tobą pomówić. Nareszcie. Khan poinformuje cię, czy będziemy znosić twoją obecność. Idź z nim pomówić. Niech Rawak towarzyszy ci w twojej podróży. Dobrze, panie głos Khana, porozmawiamy oczywiście. Świeże powietrze. Nie ma porównania z tym przetwarzanym i oczyszczanym w grocie syfem. W ogóle tam ktoś siedzi. Mam nadzieję, że to jest ten gościu jakiś do zadania ewentualnie. Nienawidzę jaskini, jak oczyścia się powietrze w grocie. Nie jest tak złe. Jak oczyszcza się powietrze w grocie? Tylko Rawak wie. Czy ja ci wyglądam na technika? Co kto lubi, prawda? Dobra, lecimy dalej? Jasne. Świetnie. Zatem ruszajmy. Jeśli się nie obrazisz, chciałbym pójść okrężną drogą. Jak to okrężną? Muszę coś załatwić z pewną handlarką. Rezyduję w jednym z naszych posterunków. Nie zboczymy daleko od ruin. Czy Morkoni nie potrzebują do tego przepustki kupieckiej? Dlaczego myślisz, że jej nie mam? Przestrzegamy wiele zasad, ale każdy, kto rozezna się już w naszym systemie, uważa go za świetny. Urządźmy sobie krótką przerwę. Może w końcu powiesz, skąd się wziąłeś? No, może opowiemy coś o sobie. Zobaczymy, czy będzie taka możliwość. Interesuje cię, skąd przybyłem? Większość osób nie robi z tego wielkiego halo. Uciekasz przed czymś strasznym, co uczyniłeś w przeszłości? Słyszałeś o Zakorze? Tak. A co? Stamtąd właśnie pochodzę. Dowodziłem niegdyś oddziałami podczas wojny. Na Rawaka! Byłeś Albem? Dawno temu... Owszem. Zdradziłeś ich? Wyrzekłeś się? Wszystko na to wskazuje, prawda? Potrzeba sporo odwagi, by dostrzec wady swojej społeczności i odejść, nie zważając na konsekwencje. Bardzo to szanuję. Ale dość gadania. Ruszajmy. Posterunek Morkonów jest niedaleko. Co dokładnie cię tam sprowadza? Zwykłe interesy. Szczegóły to nie twoja sprawa. No dobrze. To nie będziemy dopytywać. Powiedz, jak trafiłeś do groty? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Po prostu mnie to ciekawi. Nie denerwuj się. No nie wiem, czy będziemy
Już niedaleko. Mogli powiedzieć, że z Iwanem. Może zróbmy jakiś zapis, bo w sumie nie wiem, kiedy się zapisałam. To miejsce wygląda w sumie na posterunek. I chyba jest z nim w istocie. Zaczekaj chwilę, dobrze? Zaraz wrócę. Dobra, widziałam tutaj coś. Stanowisko do ulepszania broni, czy... O, Vlad, jak mogę ci pomóc? Masz to? Wiesz, o czym mówię. Tak, tak, oczywiście. No to mi to daj. Nie trzymam tego tutaj, kretynie. Jest tam, gdzie zawsze. Już tam zaglądałem. Że co? Cholera, ktoś musiał to ukraść. Zajmę się tym, jak znajdę wolną chwilę. Oby, czas już na mnie. Czekają inne sprawy. Załatwione. Idziemy dalej? W drogę. Myślałem, że będziesz miał do mnie jakieś pytania. Na przykład o to, co kombinuję z tą handlarką. Raczej nie. Ha! Skoro tak twierdzisz. Idziemy? Oczywiście. Za mną. No, wydaje mi się, że nie powinniśmy się pytać. Interesujący z ciebie gość, wiesz? W jakim sensie? Nie zareagowałeś, mimo że według ciebie zajmuje się czymś nielegalnym. Z drugiej strony, zachowując obojętność, unikniesz kłopotów. To interesy między Morkonami. Nie mieszam się w cudze sprawy. Rozumiem. Zawsze dobrze mieć wrogów na oku. Przyjaciel. Och, Holender. Nie jest dobrze. Mamy nowy poziom. Wpakowaliśmy się na kalnego smoka, który... chyba chciałby mnie zjeść na śniadanie. Trochę mu chyba przypieprzyłam nieźle. Szakal, ten smok mi zaraz wykurwi, to mi się odechce życia. Dawaj, Jax. O kurde. Dobra. Skalny smok. No to nie było nic dobrego. Rozumiem. Zawsze dobrze mieć wrogów na oku. Przyjaciół zresztą też. Okej, no wydaje mi się, że dobrze, że nie wtrącałam się. Gdzie dokładnie zauważyłeś krzykacze? W ruinach. Niebawem tam dotrzemy. Dobra, tu jeszcze jakiś szczuromas. Szczur jest kiniowy konkretniej. Bacznie się rozglądaj. Broi się tam także od mutantów. Nie chcemy zwrócić na siebie ich uwagi. Pobliżne krzykacze, które widziałem, kręcą się pewnie gdzieś w pobliżu. Dobra, troszeczkę ekspa jeszcze. Czujności nigdy za wiele. Tylko nie zaczynaj beze mnie. To niby zwykłe krzykacze, ale osiedliła się ich tam cała chmara. Okej, Vlad, dobra. Moja głowa. Jest też raptor. Ale póki się mną nie interesuje, to... Nie. Muszę się skupić. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Okej, czy to jest jeden młody krzykacz? Dobra, ty to jesteś akurat prościzna. A, tak. Mal czuć obecność ludzi, którzy tu kiedyś żyli. Oj, Kaja, nad czym ty się w ogóle zastanawiasz? Dobra, krzykacze powinny gdzieś się tu wałęsać. Kiedy ostatnio widziałem ich stado, było ich naprawdę mnóstwo. Zróbmy tak. Ja zostanę tutaj i rozstawię pułapkę, a ty ściągniesz je w moją stronę. O ilu krzykaczach mówimy? Trudno powiedzieć. Co najmniej o kilkunastu. W sumie to bez znaczenia. Jeśli wdrożymy mój plan, załatwimy je bez problemu. Idź. Poczekam tutaj, a ty je zwab. Nie ma lepszego manewru okrążającego. Okej, widzę, że nie musiałam się jakoś bardzo starać. Gruby krzykacz. Coś czuję, że mogą mi zrobić krzywdę. Ojej, niedobrze.
Dobra, ja bym się wolała tymi krzykaczami jednak zająć. Szczególnie, że Kaja też nieźle mi pomaga. Tamtym... Dobra, może byśmy się jednak napili czegoś. Okej, ty może. I jeszcze ty. I tutaj gruby krzykacz. To chyba nie wszystkie. Ale może byśmy pozbierali sobie co nieco z nich. Dobra, zróbmy coś. Tam jest jeszcze jeden, także do niego podbiegnę. Nie mam wytrzymałości. Dawaj, Jax. Pięknie. Co to jest? Ja się pytam. Nie chcę do tego chyba podłazić. Ale wygląda na to, że zadanie mamy w sumie wykonane. Widzę, że Vlad jest taki troszeczkę nastrojony jeszcze. Mam nadzieję, że się nam nie zbugował, bo będzie problem. Zanim z nim porozmawiam, to sobie pozbieram rzeczy. Jeszcze jakiś kamienny szpon nam się tutaj zawieruszył. Mam nadzieję, że Vlad nie ma ze sobą żadnego problemu. Dobra, to chyba wszystko. Co tam, Vladzik? A, po takiej walce aż chce się żyć, prawda? Spójrz na to mięsiwo. Czeka nas kilka tygodni obżarstwa. Truchła zostaw tam, gdzie leżą. Kiedy wrócimy do groty, przyślę po nie ludzi. Jak? Śpieszy ci się do domu? A tobie nie? Powiedzmy, że moja broń jeszcze trochę wytrzyma, nim będzie wymagać ostrzenia. Ej, widziałeś kiedyś cyklopa? Owszem. Czyli zdajesz sobie sprawę, jak niebezpieczne są te ogromne dranie. Krzykacze stanowiły jedynie rozgrzewkę. Może porwiemy się na coś większego? Ukatrupisz ze mną cyklopa? Vlad, no ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chłop mnie ewidentnie sprawdza. Co do cyklopa? Idziemy na niego? Czy obława na cyklopa to na pewno dobry pomysł? Przecież nigdy tak tego nie nazwałem. Wchodzisz w to? Nie czuję się jeszcze na siłach. Może i słusznie. Nie jest to zwierz, na którego poluje się dla zabawy. Nieco się zawiodłem, ale... Trudno, wracajmy. Jasne. Wobec tego za mną. Dobra, zobaczymy, jakie to przybierze konsekwencje. Zróbmy sobie taki stały zapis gdzieś tutaj. Najlepiej na końcówce. Po mojej decyzji. I postarajmy się nie robić teraz szybkich zapisów. Szkoda, że nie spróbowaliśmy sił z cyklopem, co? Chętnie opowiedziałbym Maratowi, jak ubiliśmy potwora, na którego widok on tylko popuścił w gacie i zjał. Vlad, pomożesz mi z raptorem? A to młody raptor. Dobra. Dobra, bo ten raptor też może mi zrobić krzywdę. Jeszcze szczur jaskiniowy przyszedł. Dobra. Trochę się leje tego szczura. Oj, Jax, jeszcze moment. Ciekawe, co to było za miejsce. A ten raptor to sobie odpuścił? Co najmniej dziwna sprawa to była. No widzę, że tak będziemy się lać z tym raptorem w trochę dziwaczny sposób. Okej, trochę oberwał. W sumie spoko. Dziękować Rawakowi już niedaleko. Nie musimy już iść okrężną drogą i zahaczać o posterunek. Dobra, Vlad, to lecimy. Czekaj, widzisz tego gościa? Jestem pewien, że go znam.
O tak, stanowczo nie powinien przebywać na zewnątrz. Pogadam z nim sobie. Tylko się nie wtrącaj, jasne? To sprawa między Morkonami. Hej, ty! No dobra, to nie będziemy się wtrącać. Znam cię. Ilgur, prawda? Ja wcale. Znaczy tak, ale... Nikt nie udzielił ci pozwolenia na wyjście, zgadza się? Czy skończyłeś w ogóle szkolenie w klatkach? Nie wspominając o sprawdzianie na arenie? Tak, oczywiście. Dostałem pozwolenie od Kana. Wybacz, ale ta ściema aż szczypie w oczy. Kan uważa mnie za jednego ze swych najbliższych powierników. Gdyby wysłał cię na zewnątrz, wiedziałbym o tym. Chyba mamy problem. Albo zabierzesz dupsko do środka, albo... Nie, proszę, nie mogę tam wrócić. Błagam, zostaw mnie w spokoju. Na twoje nieszczęście nie jestem kłusownikiem. Jak to? Dlaczego? Bo w związku z tym nie będzie mi się chciało cię pojmać, a przecież nie puszczę cię wolno. Co nie pozostawia mi wyboru. Trzeba było tu nie przyłazić! Myślałem, że ten gość doprowadzi między nami do spięcia, wiesz? Poróżni nas. Pozwoliłeś jednak wymierzyć mu sprawiedliwość Morkonów. Dobrze. Właśnie tego żądał Rawak. Tak czy inaczej, już po wszystkim. Cóż to była za długa wyprawa. Z utęsknieniem czekam na powrót i wypad do piwnicy. Jestem gotowy. Wobec tego w drogę. Przykro mi, że musiałeś to oglądać. Nie oceniaj nas źle, tylko z powodu tego jednego człowieka. Szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie. To znaczy? Po prostu nie wtrącałeś się. Uszanowałeś nasze pojęcie sprawiedliwości. Już za to zasługujesz na nasz szacunek, wiesz? Ale dość już klepania się po pleckach. Prawie dotarliśmy na miejsce. Dobra, wydaje mi się, że całkiem dobrze nam poszło z Vladem. Chyba jest okej. Dobra, pobiegniemy trochę szybciej, bo widzę, że nie mogę chłopa dogonić. Gdyby nie on, to tego skalnego smoka byśmy na pewno nie pokonali. To na pewno... Okej, myślałam, że sobie nogi połamie, jednak uszło się bez tego. Dobra, myślałam też, że się tepniemy tutaj, a udało nam się podejść pod samą grotę na piechotę. Tutaj siedzi ten gościu i wydaje mi się, że on jest mi potrzebny do zadania dla szczura. Ale to zaraz sprawdzimy. Widzę, że biegniemy dalej. Musimy też porozmawiać dzisiaj z Kanem. Dobrze, jesteśmy. Niezła wyprawa, no nie? Zabawne, co potrafi wyniknąć podczas krótkiego polowania. Dam znać, że trzeba zgarnąć tamte krzykacze. Do zobaczenia. Dużo expa dostałam. Pięknie. To co, może spróbujemy pogadać z tym gościem przed obozem. Zobaczyć, kto to jest i czy on nie jest mi przypadkiem potrzebny do zadania dla szczura. Dorwałeś mnie. Dlaczego uciekałeś przede mną w forcie? Zacząłeś mnie wypytywać o szczura i berserków. Spanikowałem, jasne? Myślałem, że wpadłem. Ewidentnie przysłał cię szczur i wreszcie się wydało. Owszem, jestem Morkonem. Albo raczej byłem. Co to znaczy? Należałeś do Morkonu? Znalazłeś mój dziennik. Czytałeś go? Tak. Wiem wszystko. No to chyba nie muszę ci nic streszczać. Tego najbardziej się obawiałem. Zapomnienia. Nie mogę już wrócić do berserków, a Morkoni całkowicie przestali o mnie pamiętać. Nie wpuścili mnie. Nie rozpoznali. Od lat nie odprawiałem rytuałów ku czci Rawaka. Wyglądam i gadam jak berserk. Miałem dobrą robotę. Szanowano mnie. Lecz w końcu wylądowałem tu bezdomny.
Naprawdę nie masz się gdzie podziać? Zamierzam szukać szczęścia u banitów. Wiem już sporo o Morkonach i berserkach, a takie informacje na pewno są coś warte. O klerykach nawet nie wspomnę. Oni w ogóle nie chodzą na takie układy. Wolałbym już zgnić w rynsztoku, niż zgłosić się do albów. Czy Morkoni rzeczywiście w żadnym razie nie przyjmą cię z powrotem? To wykluczone. Próbowałem wszystkiego. Wszyscy, których znałem, nie żyją. Zaproponowałem, by uczynili mnie więźniem, ale nie chcieli o tym słyszeć. Pomyślałem, że mógłbym donosić na berserków, ale podobno sama Zarina zabroniła mi przebywać w grocie. Jej zdaniem powinienem się cieszyć. W końcu nie zabili mnie na miejscu. Nie, muszę uporać się z tym inaczej. Co mi radzisz w takiej sytuacji? Nie powinieneś już pokazywać się w forcie. Wcale nie zamierzałem. Czy mimo to coś ci świta? Gdzie mam się udać? Czemu nie odezwiesz się do banitów? Myślałem o tym samym. Jeśli opowiem im moją historię, raczej to przeżyję. To nawet zabawne. Co takiego? Ja, mój los. Najpierw Morkoni, potem berserkowie, a teraz banici. Nieźle się stoczyłem. Tak czy owak, dzięki za sugestie. Pora już na mnie. A, jeszcze jedno. Szkoliłem w forcie strażników miejskich. Gdybyś wyraził chęć, czegoś cię nauczę. Przydadzą mi się teraz każde kryształki. Poszukaj mnie u banitów, gdy już tam dotrę. Może pokażę ci coś nowego. Do zobaczenia. W czym możesz mnie wyszkolić? A co chciał? Dobra, sprawdzimy sobie przy okazji. Cios w plecy. To może być ciekawe. Co ja chciałam? Interesował mnie pancerz i pełna ochrona chyba. Chociaż nie, to nie. Regeneracja zdrowia. Potrzebuję sporo budowy, samotny wilk, witalność, regeneracja. A czy ja mogę sobie dać w broń? No musiałabym dać sobie siły plus 5. To na razie chyba mnie nie nauczysz nic za bardzo. Dobra, czyli to zadanie mamy rozwiązane. Musimy udać się teraz do Kana. Więc mniej więcej teraz postaramy się dotrzeć na miejsce. Może się tutaj nie pogubię. Pójdziemy może tutaj na wprost i zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi. Możemy też zejść tutaj i iść jeszcze tutaj. I ja już kompletnie nie wiem, gdzie jestem, ale jest super. Dobra, tu jest jakiś Morkon. Nie wiem, pobiegniemy po prostu przed siebie, może gdzieś dotrę. Okej, jestem na jakiejś arenie, wygląda interesująco. Co ciekawe, mogę wejść do środka. Mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zamknie. Okej, nie da się do góry. No dobrze. No to możemy tutaj posprawdzać okolice. Może jeszcze kogoś fajnego poznamy, coś znajdziemy. Tutaj możemy sobie wejść od góry. Tu też się można przejść. A tutaj jest kuferek z jakimiś rzeczami. W sumie spoko. Sporo eliksirów many, mała torba eliksitu. Na pewno się to przyda. Zastanawiam się, kto mnie może nauczyć otwierania zamków, bo nie za bardzo pamiętam. Nie wiem, czy w ogóle znam takiego nauczyciela. Ale będziemy musieli sobie dać na pewno w zręczność troszeczkę punktów. Dobra, czyli tutaj jak pójdziemy sobie tędy, to jest arena. Tutaj jest zwykły Morkon, to mnie jakoś bardzo nie uświęca. A tutaj? Tutaj jest chyba ten gość od areny. I chore szczurki. Skrzynia, łatwy zamek. Cześć Attila.
Bijesz się też ze swoimi zawodnikami? Nie ma szans. Marny byłby ze mnie przeciwnik, ale mogę się nieraz przysłużyć dobrą radą. Niech będzie. No, zacznijmy więc. Chcę się od ciebie uczyć. To posłuchaj mnie, chłopcze. Dobra, ty też mnie uczysz. Fajnych całkiem rzeczy. Broń ciężka. Tutaj też broń do walki wręcz, cios w plecy, przetrwanie, rzemiosło, otwieranie zamków. Tutaj oprawianie zwierząt, inteligencji potrzebuje 4. To wiecie co? Weźmy sobie może dajmy 4 w inteligencję. Zastosuj. I jeżeli chodzi o to otwieranie zamków jeszcze, to potrzebujemy 2 atrybuty w zręczność. No niestety mogę sobie dać tylko 1, ale trudno. Uprawianie zwierząt nam się przyda. Także spróbujemy sobie z tym. Pięknie. No a reszta, no to wiadomo, przyjdzie raczej z czasem. Jeszcze mogę z nim o czymś porozmawiać. Co do areny... Może ja ci pomogę? Nie powiem, przydałbyś. Nie jestem już młodzieniaczkiem. Przede wszystkim ktoś musi spytać się Veni, co w sprawie nowych potworów. Sam wolałbym tego nie robić. A to dlaczego? Bo każda nasza rozmowa kończy się kłótnią. Venia ma trochę inne zdanie odnośnie tego, po co nam arena. Bardzo byś mi pomógł, gdybyś zechciał z nią pomówić. Załatwię to. Jeżeli pomożesz mi przywrócić arenie funkcjonalność, dam ci coś znacznie cenniejszego niż kryształki Eleksitu. Pozwolę ci u mnie walczyć. Gdzie znajdę Venię? Rozejrzyj się po arenie. Zazwyczaj zajmuję się klatkami. Po prostu przekaż jej, że ciągle czekam na te potwory. Dobra. Veni nigdzie za bardzo nie widziałam. Trochę mnie to niepokoi. Ale może ona jest gdzieś tutaj indziej, bo tak, tu jej nie było. Chociaż moment, ktoś się tutaj teraz nagle kręci. Może to jednak ona? Jak najbardziej. Cześć. Wybacz, robota wzywa. Klatki same się nie sprawdzą. Nie ma nic gorszego niż bestie uciekające z klatek zaraz po tym, jak zostaną w nich umieszczone. Opowiedz mi coś o sobie. Ty tak na poważnie? Goni mnie czas, przecież mówiłam. Dlaczego ludzie myślą, że każdy chce z nimi rozmawiać? Nazywam się Venia. Zajmuję się tutaj bestiami. Attila wspominał o tobie. Pierwsze słyszę. Attila to zgrzybiały nudzież. Nie lubi zmian. Według niego wszystko powinno zostać po staremu. Tylko nie ciągnij go za język w związku ze starymi dobrymi czasami. Nie zamknie po tym gęby. Attila czeka na dostawę nowych stworów. To fajnie. Dlaczego sam mi tego nie powie? Zawsze wyręcza się innymi. Słuchaj, zabijanie bestii to jedno, ale pochwycenie ich to zupełnie inna bajka. Nie wystarczy w tym celu pstryknąć palcami. Znałam się na rzeczy. Przegnałam przez bramę więcej bestii niż ktokolwiek inny. Kiedy Attila może spodziewać się swoich stworów? O ile ktoś nie wepchnął ci głęboko w dubsko kryształowej kuli, to wiem tyle co ty. Jasne, zrzęda ze mnie. O trudno. Dzień w dzień się zachorowuje. Podczas gdy Attila tylko się włóczy i wygłasza przemowy. Co się stało? Ciała. Mnóstwo ciał. Cholera. Za dużo powiedziałam. Moje przemyślenia i tak nikogo nie interesują. Mylisz się. Właściwie łatwo to wytłumaczyć. Kłusownicy złapali nowe sługi Rawaka. Ludzi. Bestie to rozumiem. Działają instynktownie. Ale ludzie?
W zeszłym miesiącu straciliśmy troje pojmanych. Dobrych ludzi. Z tymi kratkami ciągle są jakieś problemy. Co zamierzasz na to poradzić? Ja? Nic. Radykołowie wielbią śmierć. Kochają to. Mimo to liczą, że będę posłusznie wykonywać obowiązki. Niby jak? Nikt nie pomógł mi sprowadzić moich więźniów z powrotem. Co do łowcy bestii, poszukam ich. Naprawdę? Tak. Doceniam to, ale nie należysz do Morkonów. Nie musisz się do tego mieszać. Sam o tym zadecyduję. Skoro tak stawiasz sprawę, nie mam zresztą wielkiego wyboru. Tylko posłuchaj, nie mogę pozwolić, byś trudził się sam. Podzielimy się zadaniami, dobrze? Ty namierzysz Ilkę i jej ludzi, a ja zajmę się pozostałymi. Jak to pozostałymi? Nowymi rekrutami. Pewnie popadli w tarapaty. Załatwię to. Powinieneś poradzić sobie z ludźmi Ilki. Jeszcze jedno, zanim odejdziesz. Dałam Ilce środek usypiający dla bestii. Raczej nie zużyła go w całości, więc przynieś mi resztę. Wszystko jasne? Jakieś pytania? Odnajdź Ilkę i dostarcz mi środek usypiający. Świetnie. Wkrótce wyruszam. Uporam się tylko z kilkoma kwestiami. A przy okazji dziękuję za ratunek. Szczerze. Dokąd udała się Ilka? Poluje na kamienne ważki na południowy wschód od Karakis. Tylko uważaj, by nie zapędzić się na terytorium górskich troli, jasne? Żeby się to dla ciebie skończyło. No dobra, czyli Wanie również mamy z głowy. To co, może w takim razie udamy się do Kana? Jeszcze dzisiaj tutaj jest arena. Tu jest ciemno jak w dupie i nie da się tu wejść. I tutaj też można jeszcze skręcić w jakąś chyba stronę. Tutaj też nic nie ma. Tutaj możemy się przejść. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Co cię nauczy, by mi nie pyskować? Czyżby to za łza? Cóż, widzą moje piękne oczy. Pora się zabawić. Ten już chyba nie wstanie. W przeciwieństwie do mnie. Co sądzisz? Chcesz zająć jego miejsce? Widzę, że nic się nie zmieniłaś. W przeciwieństwie do ciebie, idiota. Wciąż marnujesz czas w tej gównianej norze? Już nie. Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Co tu w ogóle robisz? Przecież trzymała się z banitami. Owszem, ale skończyłam z dupkami. Teraz fortem zarządzają berserkowie. Jebać to. No i jest jeszcze Baxter w kraterze. Gnojek chciałbym zaczynała od zera. Uwierzysz? Własny ziomek. Z dwojga złego wolałam już przystać do tych wariatów na miejscu. A co z twoim bratem? Nadal utrzymujesz z nim kontakt? Z Loganem? Pierdolę go. Odkąd berserkowie go zdetronizowali, zachowuje się jak każdy jeden dupek. Ostatnio kręcił się w okolicach wybrzeża. Do teraz uważa się za księcia. Morduje, kradnie i tak dalej. Co mnie to? Ja planuję co innego. Chyba dobrze ci się powodzi. To banda agresywnych psychopatów. Musieli mnie pokochać. Wiesz, jak to bywa. Oboje umiemy spaść na cztery łapy. Wciąż zadajesz się z tą małą łajzą? Przyganiał kocioł Gankowi. Podobno zmajstrowałeś jej dzieciaka. To prawda. Było ciekawie. Powiedzmy. Nieważne. Nie mój interes. Niby co?
Morkoni to wariaci, ale przynajmniej konkretni. Gdy należy coś zrobić, to załatwiają sprawę bez zbędnego pierdolenia. Idealnie do siebie pasujecie. Z drugiej strony żadni z nich spryciarze. Mogliby zawojować świat, a wolą się chować. Moim zdaniem już dawno powinni wyleźć z tej nory. Chyba po prostu trzęsą przed wszystkimi dupami. Czyli podobnie jak pozostałe frakcje. Niewykluczone, ale u nich mi to nie na rękę. Aktualnie potrzebują wysłanniczki, kogoś, kto będzie przekazywał wieści innym frakcjom. Od kiedy zależy ci na innych ludziach? Kiedyś zależało mi na tobie, dupku. Chyba, że już zapomniałeś. W każdym razie sporo się zmieniło. Gra toczy się o inną stawkę. Jaka gra? Podróżujesz przecież po świecie. Widziałeś te wielkie wieże, wojnę, zarazę i wszelkie inne gówno. Oczywiście Morkoni w ogóle się nie orientują, co się dzieje. Wandale przynoszą z rajdów zaledwie strzępy informacji. To za mało. Pora zacząć nawiązywać porozumienie z innymi. Albo to, albo grozi nam rzeź. Szukam ludzi godnych zaufania. Ktoś taki jak ty stanowiłby doskonały nabytek. Żartujesz sobie? Mów dalej. Renegaci i wszyscy, którzy postanowili walczyć z najeźdźcami i ich wieżami, zbierają się w bastionie w Karakis. Tak, słyszałam. Zanim podejmę jednak decyzję, wyświadczysz mi przysługę. Jaką? Pomogę ci w tym szaleństwie, ale w zamian ty wesprzesz mnie. Uważaj, Jax. A w jakie konkretnie kłopoty się wpakuje? To nic wielkiego. Tak się tylko składa, że inne frakcje nie bardzo za mną przepadają. Wow, serio? Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie poradzę sobie bez kogoś, kto rozumie ich tok myślenia. Kogoś, kto mnie im przedstawi i nie zwieje, gdy wszystko się zesra. W porządku, ułatwię ci tę twoją misję dyplomatyczną, a ty dołączysz do oddziałów w bastionie. Ach, to się w głowie nie mieści. Zgoda. A ty trzymaj gębę na kłódkę, bo inaczej nici z umowy. Zobaczymy. Świetnie. Sprawdźmy tych pojebów w bastionie. To na pewno banda frajerów, pijaków i obiboków. Poczujesz się jak w domu. Wobec tego do zobaczenia. I przestań gapić się mi na tyłek. Nie wierzę. Chcesz zostać wysłanniczką Morkonów? Zainicjować z kimkolwiek relacje dyplomatyczne? Według ciebie umiem tylko haratać gardła. Tu chodzi o przetrwanie. Morkoni znają się na jadce, ale negocjacje to dla nich czarna magia. Czas, by ktoś stanął na wysokości zadania. Na przykład ja. Tak, ale... Co? No, jesteś opryskliwa, agresywna i nigdy nie dbasz o punkt widzenia innych ludzi. Tak? Pierdol się. To nie są cechy dobrej dyplomatki. Taki z ciebie specjalista, jak z koziej dupy trąba. Coś ty nagle stał się taki powściągliwy? Sam zamierzasz rozpierdolić cały świat. Jak chcesz przełamać z kimś lody, to lejesz go w pysk. Dość. Łapię. I dobrze. Nie pouczę mnie. O czym to ja... A, tak. Och, głupia suka. Okej, to cudownie. A no tak, bo my też mamy ten rekonesans w towarze jeszcze zrobić. Tutaj jest... Jak ty się nazywasz? Dixon? Dobra, moi drodzy.
Morkon, który nie żyje. Nie wiem, czy dostanę w łeb, jak go ograbię. Wygląda na to, że nie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Od dzisiejszego odcinka wracamy z regularną serią co poniedziałek, środę, piątek i niedzielę o godzinie 16. Także wyczekujcie nowych odcinków i co? I w kolejnym odcinku postaramy się porozmawiać z Kanem. Trzymajcie się i cześć!